Dziś chciałam Wam powiedzieć, że jednak jesteśmy bogaci. Jesteśmy tak bogaci, że możemy sponsorować różne ważne rzeczy na świecie. Nie, nie w Polsce, a na świecie. Nie wiem, czy nie powinniśmy dostać jakiegoś orderu uśmiechu za to, że się tak pięknie w tym kraju uśmiechamy. Cześć kochani, witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj będziemy mówić o ważnych wydatkach Polaków. Na co idą nasze pieniądze i dlaczego nie na NFZ i leczenie polskich obywateli? Ja wam za chwilę powiem, gdzie są nasze pieniądze. Między innymi oczywiście, bo połowa naszej kasy pewnie jest przemyrchana, jak się tylko da. Jeśli chcecie wesprzeć moją pracę, zostawcie proszę łapkę w górę pod filmem. Może jakiś komentarz, będzie mi bardzo miło, a teraz już nie przedłużamy. Zaczynamy! Zapraszam. Jak już mówiłam, jesteśmy bogatym krajem. Co prawda, stać nas na wszystko, tylko nie na Polaków. Powiem wam tak, że my za każdym razem, jak rządzi rząd Donalda Tuska, jesteśmy sprowadzani do roli takiego podnóżka. Nie wiem, czy też macie takie odczucia, może tylko moje, że wmawiają nam, że wszędzie jest lepiej, tylko nie w Polsce, wmawiają, że Polaki to cebulaki, a tak naprawdę, jak widzę kogoś w sandałach i skarpetach, to zazwyczaj jest to Niemiec. A jak mam znajomych z pensjonatami czy hotelami, to najgorsze bydło przyjeżdża z Wielkiej Brytanii. No, ja jednak nie do końca o tym, bo dziś po głowie dostanie się i PiSowi, i PO, i PiSowi za to, że zaczął, a Tuskowi za to, że nie ma zamiaru tego zakończyć. Otóż pewnie pamiętacie, jaka była fala uciechy, że Elon Musk dał Ukrainie Starlinki, żeby mogły, mogli mieć dostęp do internetu. No to jeszcze Wam tylko przypomnę, że sponsorem tej inicjatywy jest Polska. Uważam, że pomoc z Polski powinna już teraz płynąć zerowa, a jak Ktoś chce pomagać Ukrainie, to nie chociaż spróbuje dobić do naszego poziomu pomocy. Bo nie wiem, czy wiecie, ale znalazłam, że Polska procentowo w PKB oddała najwięcej w porównaniu z innymi chętnymi. Jednak żeby. Y nie było mało, to Polska kupiła dla Ukrainy 11 700 terminali Starlink, z czego 5 tysięcy zakupił państwowy koncern PKN Orlen. Koszt obsługi tych terminali ponoszony przez polski rząd wynosi około 50 dolarów miesięcznie za urządzenie. Dodatkowo Polska opłacała część usług internetowych, które dla najbardziej zaawansowanych pakietów mogą kosztować nawet 4,5 tysiąca dolarów miesięcznie na terminal. A oni korzystają z internetu żeby sobie popluć na Polskę. No jest to w ogóle jakaś farsa. Odcięlibyśmy dostęp do internetu, zaraz Polacy by mogli jechać i robić ekshumacje własnymi rękoma. Radosław Sikorski powiedział ważne zdanie, że Starlinki są i będą fundowane przez Polskę. My to robimy i nie robi tego nikt inny. Radosław Sikorski, ja już widziałam, jak obiecywałeś, że za pieniądze polskich obywateli będziesz odbudowywał lwów. Bo, misiu kolorowy, łatwą ręką wydaje się nie swoje pieniądze. Pieniądze, na które trzeba zarobić. Służba zdrowia kuleje, nie ma za co leczyć ludzi. Soli fizjologicznej brakuje, powodzianie nie mają gdzie mieszkać. A ten będzie sobie starlinki za nasze pieniądze sponsorował. Uśmiechnięci do tego wszystkiego chcą go na prezydenta naszego kraju. I myśleli wszyscy, że Elon daje im to za darmo. Poważny biznesmen nic nie daje za darmo. A jak znaleźli tu brzydko powiem frajera, to ciągną od Polski całymi garściami, bo kto by nie korzystał, głupi by nie korzystał. I trochę to wygląda tak, że na oddziały szpitalne w Polsce nie ma, ale na sponsorowanie konfliktów się coś znajdzie. I panie Sikorski, być. Wykorzystywanym i się tym chwalić to aż głupio, powiem panu. I zastanawia mnie to, że Ukraińcy mają pieniądze, aby wykupić polskie biznesy czy zakładać tutaj swoje filie, jak nie wiem, ta poczta na przykład. To nie mogą utrzymać u siebie choćby Starlinków? To my dajemy, a oni nie dają żadnego wkładu? Bo wiecie, maski im dał, ale zaczęły krążyć ploteczki, że Ukraińcy zaczęli sobie nimi handlować. Nie ma oficjalnie potwierdzonych informacji, jednak w każdej plotce uważam, że jest ziarenko prawdy, a Elon, jak widać, nie dał się wykiwać. Nasza sytuacja w kraju jest, uważam, dość tragiczna. Mamy powodzian, bez domu, szpitale, bez pieniędzy, jednak po co nam szpitale w Polsce, jak będziemy mieć w Kijowie? Albo u Niemca. Wystarczy dojechać. Ym, I powiem Wam, że ja się nie dziwię, że pieniędzy nie ma, skoro Polacy muszą utrzymywać dwa państwa. Bo nie wiem, czy wiecie, ale do tej pory Polska wydała znaczące środki na leczenie obywateli Ukrainy w ramach systemu publicznej opieki zdrowotnej. 514 milionów 600 tysięcy złotych na pokrycie kosztów leczenia uchodźców z Ukrainy, a w 2023 roku Budżet na te same potrzeby wyniósł 848 milionów. Do tej pory polskie szpitale udzieliły pomocy z ponad 120 tysiącom Ukraińców, a blisko 382 tysiące osób skorzystało z podstawowej opieki zdrowotnej. Kwoty te pokrywają różne usługi, w tym leczenie szpitalne, opiekę specjalistyczną oraz inne procedury medyczne, a także pomoc dla dzieci urodzonych w Polsce w czasie trwania konfliktu zbrojnego na Ukrainie. I tutaj PiS nas jeszcze bardziej wykorzystał, bo dawać 12 tysięcy złotych za urodzenie dziecka dla Ukrainki, która z tym dzieckiem chce wracać do kraju, to trzeba być bandą skończonych idiotów. Ja przepraszam, ja, ja wiem, że wielu z Was utożsamia się z Partią Prawa i Sprawiedliwości. Ja nie chcę, żebyście się tutaj obrazili na mnie. Jednak chcę zwrócić uwagę na to, że mogło dochodzić do sytuacji, kiedy ciężarne Ukrainki przyjeżdżały do Polski, rodziły tutaj, brały pieniądze, 12 tysięcy złotych zaznaczam, i znikały. I tak znikały też pieniądze z polskiego zus -u. i w ogóle znikają pieniądze Polaków. Oczywiście od roku rządzi koalicja Tuska i to e, na ich barkach leży teraz obowiązek, aby pieniądze Polaków wystarczały przede wszystkim dla Polaków. Bo ja nie wiem, może ja coś źle myślę. Tylko jak to się stało, że PiS rozdawał ten hajs? na socjale i na Ukraińców. I nie czuło się takiej tragedii. A oni w niecałe 12 miesięcy nie potrafią zaspokoić podstawowych potrzeb bytowych obywateli. Nie ma się gdzie leczyć, jedzenie jest drogie, powodzianie, bezdomni, rachunki za prąd, gaz, śmieci wywaliło w kosmos. Ale najważniejsze w tym państwie to aborcja alko bo idioci nie potrafią czytać co kupują, a śmieją się z Amerykanów, że na kubku od kawy mają napisane, uwaga gorące. Ważniejsze jest e, transowanie dzieci, zmiana płci, której się zmienić ani skorygować nie da, tęczowe piątki w szkołach i to, żeby rybom w rzece wody nie zabrakło. Jeśli jest tutaj ktoś z PiSu czy innej partii, to ja jako obywatelka Polski. Proszę o wyciągnięcie wniosków na przyszłość. Teraz naprawdę wystarczy wyciągnąć wnioski, nauczyć się na błędach własnych i cudzych i coś z tym grajdołem zrobić. Widać, że niektórzy politycy się obudzili, jak władzę odebrano, próbują gdzieś wskoczyć znowu na poprawne tory, jak Przemysław Czarnek, ostatnio i wielu innych, jednak nadal to za mało. Czasami sobie myślę, że jedynym wyjściem byłoby zrobić koalicję z opozycji, jednak trzeba byłoby jeszcze kogoś do siebie przytulić, obiecać stanowisko. Patrząc na tych sprzedajnych dygnitarzy, nie będzie to jakieś trudne. No cóż, chyba że taki jest właśnie plan. Poczekać, aż sami się wykończą, aż dobiją opinię publiczną i ludzie się nawet z połączenia PiSu z Konfederacją ucieszą. No ale ja wróżką nie jestem. Choć czasem udaje mi się przewidzieć przyszłość. Zobaczymy, czy tak będzie, czy tak też nie będzie. Dajcie znać, kochani, czy powinniśmy nadal sponsorować Ukrainę w obecnej sytuacji finansowej naszego kraju i czy widzicie jakieś realne szanse na zmiany. Chodzi mi o dobre zmiany. Czekam jak zwykle na Wasze opinie w komentarzach, a ja was budziam.